Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ostatnio w dwóch odcinkach powiedziałem o sumieniu wąskim, skrupulanckim, ale chciałbym powiedzieć dzisiaj o sumieniu wręcz odwrotnym, źle uformowanym, szerokim. I myślę, że w czasach, w których żyjemy, jest większy problem właśnie z tak źle uformowanym sumieniem. Co to znaczy sumienie szerokie? Sumienie szerokie po prostu nie widzi pewnych grzechów albo uważa, nadaje mniejszy ciężar grzechom. Jakie są powody tej sytuacji? No jest ich kilka. Chciałbym wskazać niektóre z tych powodów, najważniejsze te powody, byśmy zbadali sami siebie, czy nie ulegamy pewnym wpływom i czy nasze sumienie nie staje się takie szerokie. Pierwszy powód, dla którego wiele osób boryka się z trudnością oceniania prawidłowo grzechów, jest świat, w którym żyjemy. Świat, w którym żyjemy, ta zła jego strona tego świata, ten duch świata powoduje, że obniżona została wartość czy ciężkość pewnych grzechów, a niektóre grzechy w ogóle zostały zatarte, uważane nie są za grzechy w tym świecie. W ogóle granica tego, co złe, granica pewnych zachowań moralnych, granica pewnej kultury, obycia, to, co nazywamy dobrymi obyczajami, została bardzo obniżona. Zresztą chyba nie muszę tego tłumaczyć. Pierwszy przykład z brzegu to jest chociażby sfera czystości, sfera skromności. Jak wygląda teraz skromność, skoro witryny reklamowe sklepów, reklamy, billboardy, wszędzie jest emanacja nagości, reklamy bielizny kobiece i tak dalej. Ktoś powie, nie ma tam całkowitej nagości, ale jest ta granica przesunięta. Zresztą ubieramy się też nieskromnie, zachowujemy się nieskromnie. A więc świat, który ma na nas wpływ niestety, obniża poczucie grzechu. Dla młodzieży, osób, która teraz żyje, w tym pokoleniu, wiele rzeczy w ogóle nie stanowi żadnego problemu, a gdybyśmy cofnęli się 30-40 lat, byłoby to uważane za coś nieprzyzwoitego, a czasami wręcz nawet to by był grzech poważny, naruszenie poważne prawa moralnego. I tak się obniża poczucie grzechu. Wskazałem jeden z przykładów, ale jest ich więcej. Mało tego, one też oddziaływują na naszą religijność, na nasze bycie ludźmi religijnymi wiary. Zwróćmy uwagę, jak się obniżyło poczucie grzechu, jeżeli chodzi o posty w Kościele, czyli na przykład post eucharystyczny. Kto spowiada się, że złamał post eucharystyczny? Czy w ogóle jest świadomość nasza, że jest taki post przed Eucharystią, który obecnie trwa godzinę czasu? Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych też traktujemy często jako lekki grzech, a tak naprawdę świadome złamanie tego przykazania jest grzechem śmiertelnym. Jak zjemy mięso, nie będziemy przestrzegać wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych piątkowe albo zabawy w Wielkim Poście, które są teraz naprawdę na wielką skalę. Ludzie w ogóle zatarli poczucie, czym jest Wielki Post. Mógłbym wymieniać przyzwyczajenie się, że nie pójście raz na jakiś czas do kościoła na mszę świętą w niedzielę przecież nie jest jakimś tam wielkim problemem. I tak zaciera się poczucie grzeszności. I na to zwróćmy pilną uwagę, czy nie jest tak, że wdarło się w nas myślenie tego świata. Drugi problem ma także podłoże zewnętrzne, czyli wpływ tego, co jest w tym świecie, a więc przyzwyczajenie się do pewnych postaw. Na przykład wszyscy jeżdżą bez biletu na gapę, jak to mówimy potocznie. Ja też tak robię. To chyba nie jest aż takie wykroczenie. Nie ma w tym nic aż takiego złego, bo wszyscy tak robią. I tak tłumaczenie i usprawiedliwienie swoich czynów
że wszyscy tak robią, że to jest powszechne. Kradzież plików, różnych rzeczy z internetu. W szkole uczniowie także przepisują i nie widzą w tym żadnego problemu, żadnego grzechu. Powszechność pewnych złych zachowań powoduje, że my wchodzimy w te schematy i nie widzimy problemu. Albo obniżamy wartość tych przewinień naszych. Po prostu się usprawiedliwiamy. Też zwróćmy uwagę, czy nie weszliśmy w pewne schematy, które proponuje nam ten świat, a które zostały po prostu zatarte. Czym jest grzech, że zostało złamane prawo moralne. Kolejnym problem już jest nasz wewnętrzny, czyli nawyk do jakiegoś grzechu. Zresztą też już wspominałem o tym, jeżeli nie zwracamy baczną uwagę na jakiś grzech, który się pojawia, usypiamy nasze sumienie, w pewnym momencie może nastąpić taka sytuacja, że przyzwyczajamy się do jakiegoś grzechu i nie widzimy w nim problemu. Zatarte zostaje granica tego, co było złe i nie widzimy żadnego problemu, albo się tak przyzwyczajamy do grzechu, że traktujemy go tak lekko, jako takie drobne jakieś tam przewinienie. Także można do właściwie każdego grzechu przyzwyczaić się, obniżyć wrażliwość sumienia na dany grzech, uśpić swoje sumienie, a tego chce szatan, i nie widzieć zła. Także trzeba się tego wystrzegać, by walczyć z każdym grzechem już od korzenia. I kolejna sprawa, to jest problem, który jest chyba najtrudniejszy do pokonania, bardzo, coraz bardziej powszechny. To jest w ogóle źle uformowane sumienie od samego początku. No to ma zazwyczaj źródło w rodzinach. Człowiek dorasta w rodzinie, w której nie ma praktyk religijnych zachowywanych, nie ma wpojonych pewnych zachowań moralnych, właściwych, i oto wyrastamy ze środowiska, z domu, z zupełnie wypaczonym pojęciem moralności. Tym, co jest dobre, co złe. Zatarte to zostaje. Myślimy, że tak, morderstwo, kradzież taka na wysoką skalę jakąś, jakieś bardzo poważne kłamstwo, to są grzechy, a reszta jakieś tam nasze niedociągnięcia, i zacieramy zupełnie poczucie własnej winy, tego, że po prostu grzeszymy i ranimy Pana Boga naszymi grzechami. No to jest najtrudniejsze tak naprawdę do zmiany, ponieważ tutaj trzeba po prostu dużo czytać na ten temat, wyrabiać w sobie to dobre sumienie i pracować ze spowiednikiem, ze stałym spowiednikiem. Nie ma innej rady, żeby odbudować, naprawić nasze sumienie i odzyskać wrażliwość na grzech. No niestety coraz więcej jest takich przypadków. Także też uczmy siebie nawzajem. Mówmy, co jest złe, co jest dobre, zwłaszcza młodemu pokoleniu. Bądźmy dla innych przykładem, żeby było coraz mniej takich osób, które mają wypaczone sumienie. Ale przede wszystkim zwróćmy uwagę oczywiście na swoje sumienie. Co zrobić, żeby zmienić to, żeby dobrze wypracować w nas dobre sumienie, wrażliwe na grzech, nieprzewrażliwione, po prostu wrażliwe, by widziało, dobrze oceniało, co jest dobre, co jest złe, właściwie, obiektywnie, w miarę oczywiście możliwości. Nie ma innej rady, jak to, co już mówiłem zresztą w wielu katechezach, czyli pobudzanie się do żalu. Codzienny rachunek sumienia tutaj jest też najlepszy do tego, a więc badanie swojego sumienia, wnikanie w nasze czyny, które popełniamy. Zwłaszcza mówię tutaj o złych postawach, bo trzeba wnikać w nasze motywy, intencje, które nam towarzyszą, bo nam się może wydawać, że na przykład coś robimy słusznie, bo mamy słuszną pobudkę i w rodzinie reagujemy jakoś tam. Ale zwróćmy uwagę, jak nas odbierają inni. Możemy mieć słuszną pobudkę, ale możemy zupełnie w zły sposób coś czynić. Możemy ranić, możemy tak naprawdę zło wyrządzać. A
możemy mieć uspokojone sumienie, bo mamy słuszność, bo po naszej stronie jest racja. Ale postawmy się na miejscu tych osób. Zobaczmy głębiej nasze czyny. Co nami powoduje? Czy to jest miłość, upomnienie braterskie, dobro czyjeś jest w naszym celem, czy nie? Czy egoizm? Pobudki własne jakieś. Bez takiej pracy wewnętrznej nad naszym sumieniem nasze sumienie nie uformujemy dobrze. I to, co najważniejsze, już na koniec chcę powiedzieć, ćwiczenie pokory. Właściwie bez tego nasze sumienie nie będzie dobrze uformowane. Im lepiej wypracujemy cnotę pokory i rzeczywiście będziemy na nią zwracać uwagę, tym nasze sumienie będzie lepiej uformowane, będzie przejrzyste, będzie prawdziwe, bo pokora to jest stawanie w prawdzie, a więc widzenie tego, co dobre, co złe. Nie chodzi tutaj o jakąś taką przesadne poddawanie się pod ciosy, służalczość taka, uniżenie, takie uważanie siebie za nic nieznaczącego. To nie jest pokora. Pokora to jest prawda o sobie, o innych. Oczywiście też przyjęcie tych trudów czasem, jeśli nie mamy innej możliwości, musimy przyjąć także niesprawiedliwość, jasne. Ale to jest stawanie w prawdzie i wtedy sumienie nasze jest właściwie uformowane. Czyli walczmy po prostu z pychą. Pycha to jest korzeń wszelkiego zła. Pycha powoduje, że zaciemniamy obraz grzechów. Grzechy nam się przedstawiają inaczej, kiedy w nas jest pycha, dużo pychy. Wtedy grzechy albo uważamy, tracą na poczuciu, według naszej opinii oczywiście, naszego zdania, na poczuciu, że są grzechem, że są jakimś problemem, albo w ogóle uważamy, że nie są grzechem, jakieś czyny nasze, pobudki. Także z pychą walczmy i wyrabiajmy w sobie cnotę pokory, by uformować dobre, właściwe sumienie. Pomódlmy się dzisiaj w intencji wszystkich matek i dzieci z domów samotnej matki. Maryjo Królowo Polski, bądź z nami, czuwaj nad każdym człowiekiem, nad każdą kobietą i nad każdym mężczyzną, nad każdym dzieckiem i to już poczętym w łonie matki. Czuwaj, czuwaj nad każdym sumieniem i ucz nas czuwać. Ucz czuwać wszystkie sumienia na tej ojczystej ziemi. Niech nie stają się winne straszliwych grzechów. Niech żyją ze świadomością wszystkich Bożych przykazań, a zwłaszcza tego, które mówi: nie zabijaj. Nie zabijaj dziecka poczętego w łonie matki. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.